Siemaneczko, dzisiaj znowu gramy w Kanguru Kakao. Ostatnio byliśmy w głębokim oceanie i uciekaliśmy przed... jechaliśmy ciągle na torpedzie. Omijaliśmy różne przeszkody, wszystko po to, żeby uwolnić jednego żółwia, ale potem wsiedliśmy na jakiś statek zatopiony. Trochę poprawiłem, żeby było na 100%. Więc... Następny to zapewne będzie już ta ośmiornica, tak więc zobacz. Tak, wiedziałem, że... Na pewno nie uda ci się mnie pokonać! Serio? Najpierw musisz zniszczyć kałamarnicę, a potem użyć torpedy i przepłynąć przez rury. A po co ty mi to... Jesteś za słaby na to! Ale jestem głupia. Po co ja ci to mówię? No właśnie. Dobrze, strzelamy w tej macki, nie wiem czemu, ona to nazwała kałamarnica, czy tak się mówi? Ja oczywiście. Dobrze, zostały ci tu 4 kałamarnice, nawet 3. No już 2. Myślałam, że trudniej będzie. Chociaż to zapewne dopiero początek. Widzę szkała. O, za dużo. Cześć, żółw. Co teraz? Okej. Lecimy torpedą. Co? Co? Co to było? To była ta ośmiornica? Ośmioramienny bandyta? Dobrze. Damy radę. Tak. Udało się. Co? Rodzi mniejsze kałamarniczki? Od szamana, od niedźwiedzia, od maszynisty. Nie wiem, od kogo jeszcze dobrze. Powiedz mi już swój numer. A wszędzie 8 razy 8. Okej. Skoro ma się 8. Czy tam kałamar? Przepływamy przez rury. Po co ośmiornicą mówiłaś, jak cię pokonać? Nie wysilaj się tak. I tak, jeśli... I tak mnie nie pokonają te twoje małe ośmiornice. Nie będziesz już więcej więziła żółw. Kogoś. Że jeszcze kogoś więzisz? No, więzisz kogoś oprócz żółwi? Nie, zaraz mnie zabije! Ona mnie zaraz zabije! Nie! Na pewno nie uda ci się mnie pokonać! Od początku? Żart? O nie. Nie pozwolę. Nie byś ty wygrał. O, mogę tak. A nie wiedziałem. Heh.
dlaczego jak naciskam, żeby jechać, to dobrze. Wreszcie. Przepływam przez góry. Na pewno nie uda ci się mnie pokonać! Najpierw musisz zniszczyć! Tak, najpierw musisz zniszczyć. Myślałam, że szybciej. Nie ma jakiegoś tajnego sposobu, żeby cię od razu zniszczyć? Jak w tym szamanie? Zielony lód. Jak w szamanie, tylko że nie było zielonego luda, tylko lawa. Ha, muszę sobie jakieś zdjęcie zrobić? Bardzo bym chciał zrobić sobie taką pamiątkę. Tyłkiem, tam gdzie powinien mieć głowę. Dawaj, dawaj. No. Chodź, żółwiu. Podbij się, nie? Tada. A. Nie, niszczy się torpedor. Wierzę w ciebie. Nie powinien cię przejąć. Teraz możesz przejąć.
została zniszczona. Mroczne doki, wracamy. Halo. Gorzej. 10 minut zajęło na to. O nie! Co? O ty! Porwali papugę! Gdzie razie? Makasę? To dajcie 3000 dukatów albo spadaj! O nie, nie, nie! Gdzie razie? Makasę? 3000 dukatów albo spadaj! Jak się wystraszy? Co my tu? Zobaczmy. He? Bubr nauczy cię skakać na skakance. Każdy przycisk odpowiada 4 rodzajom skoku. Bubr pokazuje ci, który skok musisz wykonać. Naciśnij przycisk akcji, aby rozpocząć. A, okej. Na miejsca, gotowi, start! Czyli mamy taki jakby bonus. A. A, musimy naciskać te strzałki, co to on nam pokazuje. A, okej. W tym to ja jestem mistrz. Au. Nie udało się. Na miejsca, gotowi, start! Dajemy. Lecimy z bonusem. Prawo, dół, dół, lewo, lewo, góra, góra, góra. No hello. Jak to? Jeszcze raz. Na miejsca. Gotowi? Start! Góra. Tym razem nam się uda. Udało się! Powrót do portu. Mroczne doki znowu. No, ładuje się. O nie! Co? Znowu to? Tak wiem. A? Dobrze. Kończymy dzisiaj ten odcinek. Pokonaliśmy złą ośmiornicę. Chwila. Co my dalej mamy? Pokonaliśmy ośmiornicę. Uwolniliśmy zwierzęta z tej wody. Znaczy z tego, z morskiej krainy. Ale nie wiem, co my teraz mamy robić. Musimy trochę się tutaj poszwendać, zobaczyć, co tutaj mamy za zlecenie. Czy my mamy zarabiać te 3000 dukatów już? Nie, 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 nie. Ja się nie zgadzam. Otwórzcie. Otwieracie. Nie, papuga to był mój przyjaciel. Znaczy ona. Wybacz, papuga. O, okej, kto ty? Och, Kao, mój drogi przyjacielu. Nie znamy się. Wiesz, Kao, słyszałem, że masz problemy finansowe. No, raczej. Zaraz problemy. Muszę po prostu uzbierać sporo dukatów dla bosmana. Chodź, pomogę ci. Jeden z pomocników Huntera, pirat, ukrył na mojej wyspie w wulkanie ogromny skarb. Jednak droga nie będzie łatwa, gdyż pirat zastawił mnóstwo pułapek. Musisz się spieszyć, aby dotrzeć tam przed nim. Wskakuj na mnie! Dobra, lecimy w tropiki! Czy jesteś pewien? Nie, dobrze.
dobra, tak. No dobrze, teraz już naprawdę kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnych odcinkach z Kanguru Kakao i w innych też. Dzięki i cześć!